Haubica samobieżna Krab to przyszłość polskiej artylerii. Na poligonie w Toruniu trwa ostatni etap prac badawczych nad tą wyjątkową jednostką ogniową. Żołnierze i eksperci sprawdzają przydatność haubicy dla naszego wojska oraz innych elementów całego artyleryjskiego systemu ogniowego określonego mianem Regina. Regina jest pozyskiwana w ramach podsystemów. Pierwszy to jest podsystem dowodzenia. Pozyskujemy wozy dowodzenia na każdym szczeblu dowodzenia w dywizjonie. To jest na szczeblu dowódcy dywizjonu, szefa sztabu, dowódcy baterii i dowódców plutonów. W ramach podsystemu rażenia pozyskujemy działa. W dywizjonie takich dział jest 24. Kolejny podsystem to jest podsystem logistyczny, gdzie w ramach tego podsystemu do każdego dywizjonu zakupywane są 6 wozów amunicyjnych oraz wóz remontu uzbrojenia i elektroniki. Przed każdym strzelaniem działa powinny być sprawdzone pod względem technicznym. W tym wykonywany jest sztuczny odrzut. To działo, które tutaj akurat stoi, przy tym dziale wykonywane jest tak zwane wizowanie, czyli sprawdzana jest oś nawigacji inercyjnej w stosunku do osi przewodu lufy. To musi być zgrane. Wykorzystujemy do tego teodolity i aktualnie w ramach tego, że jest działo, działa są jeszcze na gwarancji. Korzystamy również z pomocy serwisu technicznego Skuty Starowa Wola. Dzisiaj możemy obserwować strzelania już z Krabów na nowych podwoziach dostarczonych przez firmę z Korei Południowej. Chcę powiedzieć taką ciekawostkę, że działo ważące 48 ton może rozwinąć prędkość oczywiście na prostej, twardej nawierzchni 67 km na godzinę. W tym podwoziu jest zamontowany już dobry, porządny silnik do tego typu dział. Przeliczając masa na moc, jest tam 1000-konny silnik, który pozwala uzyskać dobrą trakcję w ciężkim terenie. Najlepszym właśnie miejscem do przeprowadzenia tego typu badań jest ten toruński poligon. Tu jest dużo ciężkiego piasku, który ma wpływ również na trakcję, na gąsienicę, na przekładnię. No jest to bardzo dobry teren, żeby dobrze, porządnie sprawdzić sprzęt. Za mną jest kontener wozu amunicyjnego. W ramach programu Regina zostało pozyskanych 6 do pierwszego dywizjonu takich kontenerów osadzonych na podwoziu Jelcz 6x6. To jest element samozaładowczy, samowyładowczy. Posiada po lewej, prawej stronie burty, tak aby żołnierze mogli załadować działa przez luki boczne w wieży. Można załadować działo generalnie z ziemi lub bezpośrednio z wozu amunicyjnego. Na nim się mieści 96 kompletów amunicji 155 mm plus amunicja pokładowa oraz granaty dymne. Stoimy przy wozie dowódczo-sztabowym szefa sztabu dywizjonu. Taki sam wóz posiada dowódca dywizjonu. Wóz jest wyposażony w sprzęt łączności radmorowski, 3 radiostacje UKF, 2 radiostacje KF, waży 17 ton, moc silnika 360 koni. Załoga to jest 4+1, jeden kierowca. Załoga posiada system łączności wewnętrznej w środku też polskiej firmy. Hełmofony z szczepcami balistycznymi też po raz pierwszy zastosowane w tego typu wozach. I na podstawie badań eksploatacyjno-wojskowych możemy powiedzieć, że wóz spełnia wymagania użytkownika. Jesteśmy pierwszymi osobami, które otrzymały ten sprzęt i na nim działają, więc na pewno możemy się czuć wyróżnieni. Stres jest na pewno, zwłaszcza przy kontrolach, ale dajemy z siebie wszystko, żeby było wszystko na plus. Dzisiejsze strzelanie wykonują dowódcy obsług oraz osoby odpowiedzialne za karabin, a więc ładownicze. No na pewno wrażenia są na plus. Na pewno moc silnika większa, która daje radę w tym terenie. Starsze podwozie miało z tym problemy. Tą moc czuć, masę tak samo, ale mówię, dzięki temu podwoziu K9T tutaj na poligonie jeżdżąc czujemy komfort, na pewno.